Witamy Państwa! To jest dzień, na który czekają wszyscy kibice piłkarscy. Przed nami wielki finał rozgrywek pucharowych. To spotkanie skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Napięcie na stadionie jest wprost wyczuwalne. Zapowiada się świetny mecz. PSG zmierzy się z Lille. Zdobycie trofeum przed rozpoczęciem nowego sezonu na pewno podziałałoby na zespół motywująco, a przy tym dałoby im przewagę lotnego startu nad drużynami, które dopiero będą się rozpędzać. Są na dobrej drodze, żeby dopiąć swego. Wiedzą, że ich na to stać. Na dodatek mogą zyskać uwagę kibiców, którzy nie wiedzą jeszcze, kogo w tym sezonie będą śledzić. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Hakimi. Ashraf Hakimi. I mamy aut dla Paryżan. Ander Herrera. Mbappé teraz przy piłce. I mamy podanie do Neymara. Neymar znów ma piłkę. Świetnie teraz bramkarz, że też nie strzelili. Daleka piłka z rogu. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. Bramka! Ale teraz Neymar to zrobił. Brazylijczyk zdobywa pierwszego gola w tym spotkaniu. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał, Tomku. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. Obejmują prowadzenie. Przygotowanie do spotkania przynosi owoce. Cieszy się trener, ale to przecież jeszcze nie zwycięstwo. Ważny jest wynik po ostatnim. No to mamy 1-0. Szukają okazji, budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Budują tę akcję spokojnie, poszukają swojej szansy. Wciąż jest przy piłce, czy zaryzykuje indywidualny rajd? Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Uwolnił się spod krycia, okazja! Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Doskonale się teraz zachował, było groźnie, ale nie wahał się ani trochę. To niebywałe, Tomku. Już widziałem tę piłkę w siatce. Co za popis teraz między słupkami. Będą to pokazywać w powtórkach po meczu. Popatrzmy. Paryżanie podchodzą pod pole karne przeciwnika. Neymar! Ale teraz strzelił Neymar! Kolejny raz pokazuje, dlaczego stanowi tak ważny element wyjściowej jedenastki. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Na razie 2-0. Doskonała piłka za plecy obrońców. Gol, proszę Państwa! Po błędach w ustawieniu gol strzelony właściwie do pustej bramki.
Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. Menedżer zdenerwowany, pewne dotąd zwycięstwo zaczyna się chwiać w posadach. Jego zespół utracił koncentrację, co skrzętnie wykorzystali rywale, strzelając kontaktową bramkę. Mamy teraz wynik 2-1. Nic z tej akcji, aut dla drużyny przeciwnej. Kimpembe. Paredes, Mbappé, do Messiego. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Głęboka ta centra z narożnika. I oto z piłką Neymar. Kylian Mbappé! I jest! Tak jest! Gol! Proszę Państwa, mają teraz dwie bramki przewagi. Docenimy teraz świetne dośrodkowanie, od którego to się zaczęło. No a potem stawiony się. Co za wykończenie, z volley, co za strzał. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 2 minutach. Mamy więc 3-1. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Mamy centrę i tłok w polu karnym. Nie najlepszy strzał głową. Łatwo pada łupem bramkarza. Dla golkipera tej klasy to musiała być kaszka z mlekiem. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Ander Herrera. Herrera. Leandro Paredes. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Szukają swojej okazji, by zaatakować rywala w polu karnym. Niesamowite! Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Messi dośrodkowuje z rogu. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Gol, proszę Państwa! Teraz ich przewaga rośnie do 3 trafień.
No, zanosi nam się na rzeź. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności, jak mniemam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. Aktualny wynik to 4-1. Od dawna mówiło się, że trafi na Anfield i udało się. Liverpool dopiął transfer. Ciekawe, jak odnajdzie się w nowej ekipie. Na pewno wszyscy tu na niego liczą. Pytanie, czy szybko zaadaptuje się do taktyk. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Spokojnie wyłapuje to nie najlepsze dośrodkowanie. Doskonała technika użytkowa. Teraz mimo presji przeciwnika. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Powrotem do Neymara. I oto z piłką Leo Messi. I broni bramkarz! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak! I mamy nowego gracza PSG na boisku. Rzut rożny wykonał Neymar. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. I piłka u Marquinhosa. Podanie do Kyliana Mbappé. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Oglądamy teraz powtórkę tego gola po cierpliwie budowanej koronkowej akcji. A Mbappé popatrzył, przymierzył i huknął nie do obrony. Nisko i mocno. Zasłużone brawa z trybu. Tablicy wyników 5-1. Przypominam, że już niedługo transmitować będziemy bardzo ciekawe spotkanie na szczeblu francuskiej Ligue 1. Paris Saint-Germain zmierzy się z Troyes. Jestem jakoś dziwnie spokojny, że zobaczymy wtedy niezłe widowisko, tym bardziej więc namawiam widzów, by obejrzeli to spotkanie. Ładnie, teraz grają piłką, czekają na okazję do zadania właściwego ciosu. Mbappé, będzie groźnie. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Czy wykorzysta tę okazję? Co za okazja? Z tak bliska to powinien być gol. Golkiper, Tomku, był tu na straconej pozycji, ale broni. Na 11 metr z rogu, niewykorzystany stały fragment gry, piłkę wybijają rywale. Kimpembe teraz przy piłce. Jest okazja na dośrodkowanie. Dobra okazja na bramkę. I co, mili państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę, rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. W
Widzimy teraz powtórkę tego gola. Nie jest to może najlepsza bramka zdobyta w karierze, ale nie sądzę, by to było akurat najważniejsze. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie, ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Doskok do rywala i po akcji. My już teraz serdecznie zapraszamy na transmisję z kolejnego spotkania. Z pewnością czeka nas mnóstwo piłkarskich emocji. Przewiduję ciekawy pojedynek. To będzie takie spotkanie, w którym trudno z góry wskazać stuprocentowego faworyta. Myślę, że nie można go przegapić. Czy Neymar to wykorzysta? Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Benjamin André. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Verratti na dobieg, będzie groźnie. Offside, ale naprawdę niewiele brakowało, by spalonego nie było. Fajnie pomyślane. Defensywa trochę nie wiedziała, co się dzieje. O niepowodzeniu zadecydowały dosłownie centymetry. Jest presja, ale dobrze się zastawia. Błąd i strata. I mamy gwizdek sędziego, który kończy dzisiejsze zmagania. Zatem już wiemy, kto zwyciężył w tym spotkaniu. Spotkaniu jak finał, o końcowe zwycięstwo, o trofeum. No właśnie, taki triumf zawsze dobrze smakuje, nawet gdy nie są to najważniejsze rozgrywki pucharowe. Po prostu będzie co wstawić do gabloty, ale chwilowo liczy się przede wszystkim to uczucie szczęścia, któremu można dać upust tu i teraz. Niech tańczą, niech świętują. Niech piłka zawsze daje im jak najwięcej satysfakcji. Muszą być dzisiaj z siebie naprawdę zadowoleni. Pierwszy sukces w sezonie wędruje na ich konto. Pokazali dzisiaj swoją siłę. Wysłali ostrzeżenie rywalom do głównego trofeum. No i już za moment zasilą klubowe muzeum kolejnym efektownym okazem. To zawsze bardzo przyjemna chwila, nawet jeśli przed meczem mówili, że najważniejsza dla nich będzie po prostu dobra gra. A teraz cenna zdobycz wędruje w górę. Tak jest! Brawo! Jest z czego się cieszyć! Ich uśmiechy i uniesione ręce świadczą o tym, że jednak co trofeum, to trofeum. Z impetem wchodzą w ten sezon. Pewnie już sobie robią miejsce w gablocie na kolejny puchar. Dzisiaj natomiast mogą świętować i cieszyć się wygraną. Mnóstwo fotografów próbuje teraz uwiecznić sukces triumfatorów. Kto wie, może wśród tych zdjęć znajdą się takie prawdziwe historyczne perełki. Na razie sami przechodzą do historii jako żywe pomniki dziejów swojego klubu. Popatrzmy parę...